Szczęść Boże, kolejny antywirus, kolejne słowo dla tych, którzy trwają na kwarantannie. Otóż, no dzisiaj jedno tylko krótkie słowo, do którego chciałbym się przyczepić. W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, że Duch Święty jest duchem pocieszycielem, parakletem, tak jest nazwany przez Pana Jezusa Duch Święty. No i tak sobie myślę, że warto takich słów pociechy po prostu słuchać od ludzi, których mamy wokół siebie i to, są, to jest jedna z oznak tego, że to są słowa Ducha Świętego, które nas tak podnoszą, ale są takie zachęcające, że będzie dobrze, jeszcze normalnie, ostatnio dużo takich słów usłyszałem z różnych stron, z różnych osób, tego, zupełnie Ducha Bożego, Ducha Świętego, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, więc otaczajmy się takimi dobrymi słowami, one są nam bardzo potrzebne, myślę, wszystkim teraz. Trwające na tej kwarantannie. No dobrze, to by było takie króciutkie słówko, bo jestem chyba zakruszany przez różne czynniki teraz niekorzystne. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jestem, ale jakby co, to numer konta mogę pokazać. Numer konta będzie tam na dole, może w opisie tego filmu. To żarcik taki oczywiście. Dobrze, jestem w miejscu, jak ktoś wie, to niech może napisze w komentarzu, jeśli odgadniecie, gdzie jest to. Dzisiejszy antywirus nagrywany. No dobrze, to tyle, to mówiłem ja. Daniel trochę lepszy, ksiądz katolicki, jeszcze nie redemptorysta, ale nie wiadomo, co się wydarzy. Zobaczymy. Szczęść Boże!